Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Praca Ewy Kołodziejczyk. Czesław Miłosz w tej książce poetą jedynie bywa i dlatego jest to tak oryginalne i fascynujące dzieło. Opisanie kilkuletniego, mało znanego dotąd czytelnikom, pobytu autora zniewolonego umysłu na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych dało efekt wielowymiarowy. Miłosz jest podróżnikiem opowiadającym nam o amerykańskiej prowincji i wielkich miastach, jak Nowy Jork, którego początkowo nie znosił. Jest dyplomatą z misją propagowania polskiej kultury w USA i informowania rodaków w kraju o życiu za oceanem. Jest obrońcą praw Afroamerykanów i patriotą walczącym o dobre imię Polaków oskarżanych w Stanach o antysemityzm. Jest politologiem opisującym wady i zalety prezydenta Harry'ego Trumana. Jest ekspertem objaśniającym dzieła Hemingwaya, Faulknera i dokonującym przekroju poezji amerykańskiej. Jest historykiem dającym świadectwo II wojny światowej w Europie tym, którzy wojnę widzieli inaczej lub w ogóle byli od niej z dala. W końcu jest człowiekiem rozerwanym między dwoma światami – ojczyzną i krajem, w którym przyszło mu żyć i który wbrew pierwotnej niechęci szybko go zafascynował. Po tej lekturze lepiej poznajemy Czesława Miłosza, ale w równej mierze zgłębiamy ducha Stanów Zjednoczonych.